Nieznane są drogi, którymi chadzają myśli wielkiego mistrza. Czy one chadzają przez gęsty las, czy przez pustynię, czy przez miasto, w którym się właśnie znajdujemy. Miasto, w którym się właśnie znajdujemy, czyli Warszawa, czyli miejsce, do którego wielki mistrz słyszałem, że zaprasza. Mali jesteśmy, czy jesteśmy mali, czy jesteśmy wielcy, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I tak naprawdę to, co wielki mistrz myśli, możemy sobie interpretować na tysiąc różnych sposobów. A najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy znaleźli się w jednym miejscu w tym samym czasie, żeby dowiedzieć się od niego samego, co ma na myśli.